Witam wszystkich serdecznie w nowej auli Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych imieniem Władysława Strzemińskiego w Łodzi. To nowe centrum to jest w tej chwili Duma Akademii, to jest Centrum Promocji Mody i Centrum Nauki, ten drugi wielki budynek. Proszę Państwa, w imieniu Urzędu Miasta Łodzi, jej magnificencji rektor Akademii Sztuk Pięknych, pani profesor Jolanty Rudzkiej-Habisiak, Wydziału Grafiki i Malarstwa, Katedry Projektowania Graficznego oraz Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej, Pracowni 109. Mam zaszczyt zaprosić na wykład pana profesora Jana Kubasiewicza z Massart Boston z USA. Tytuł wykładu: Data Journalism, dziennikarstwo oparte na danych. Profesor Jan Kubasiewicz jest absolwentem naszej uczelni, wybitnym specjalistą w dziedzinie Dynamic Media, dyrektorem Instytutu Dynamic Media w Massart, artystą, pedagogiem i projektantem. Rok temu mieliśmy zaszczyt gościć innego wybitnego projektanta i pedagoga zza oceanu, profesora Krzysztofa Lęka z Rhode Island School of Design. Efektem jego pobytu w Polsce był fantastyczny wykład i bardzo intensywne warsztaty z dziedziny Information Design. Efektem tego była znakomita wystawa prac studentów i towarzysząca jej publikacja, której wersję cyfrową mogą Państwo zobaczyć na stronie Pracowni 109. Wspominam o tym nieprzypadkowo. Profesor Krzysztof Lęk jest twórcą pracowni typografii w naszej uczelni, obecnie Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej 109 oraz jej unikalnego programu wraz z adiunktem Janem Kubasiewiczem w latach 70. i 80. stworzyli bezprecedensową, legendarną w tej chwili pracownię projektową, polski Bauhaus, taką pracownię racjonalnego projektowania periodyków i typografii. Myślę, że winnym jestem to przypomnienie dla tych, którzy o tym nie wiedzą. Dziękuję serdecznie za uwagę. Wszystkim Państwu, którzy zgłosili się na warsztaty na naszej stronie, chcę powiedzieć, że zapisy będzie przyjmował po wykładzie asystent mojej pracowni, Boguś Jaworski. W tym miejscu chcę też podziękować Bogusławowi za jego fantastyczną pomoc przy zorganizowaniu tego przedsięwzięcia i za piękny plakat. Oddaję głos profesorowi Janowi Kubasiewiczowi. Dobry wieczór Państwu. To bardzo przyjemnie być znów w ASP w Łodzi. Ta sala jest niesamowita. 8 ekranów. Nie wiem, jak sobie Państwo dacie radę z tymi ekranami, ale to jest bardzo impresywne zobaczyć taką. Tak. Jestem bardzo zadowolony, że tyle ludzi przyszło na ten wykład. Chciałem podziękować ASP za zaproszenie. Szczególnie w osobach profesora Sławomira Kosmynki i w osobie rektora Akademii Jolanty Rudzkiej-Habisiak. Chciałbym również podziękować kolegom z warsztatu nowych mediów, koła naukowego Łódzkiej Szkoły Filmowej i firmę DOT Film TV za prowadzenie webcastu, czyli broadcastu tego wykładu online w tej chwili. Data journalism. Dziennikarstwo oparte na danych. Dziennikarstwo danych. Dziennikarstwo wizualne. To są terminy polskie, które znalazłem w polskiej literaturze jako tłumaczenie data journalism. To jest nowy termin, ale zagadnienia nie są nowe. Dlatego spróbujemy omówić różne aspekty, historię, teorie, przykłady tego gatunku, który próbuje przez wizualizację informacji dotrzeć do odbiorcy, do wyobraźni odbiorcy poprzez
poprzez kombinację obrazu z typografią i z cyframi. Będzie to opowieść z punktu widzenia projektanta komunikacji wizualnej. Nie czuję się dziennikarzem, aczkolwiek współpracuję z dziennikarzami i robię dużo wizualizacji informacji. Narrację tego wykładu poprowadzę w dwóch ścieżkach. Jedna ścieżka to będzie ścieżka teorii. I to będzie, będziecie Państwo widzieli listy problemów, zagadnień i tematów na takich slajdach, na tego typu slajdach z tłem niebieskim. A druga ścieżka to ścieżka historii, czy historii w liczbie mnogiej. No nie chodzi tylko o historię, ale o historyjki, opowieści, anegdoty. No i oczywiście przykłady, dużo przykładów na takich slajdach, które mają czarny background, czarne tło. Zacznijmy od Guardiana, bo to im się należy. Są trzy organizacje w świecie wiodące w dziedzinie dziennikarstwa danych, a także w powszechnym, darmowym udostępnieniu baz danych. The Guardian, angielska gazeta i strona, The New York Times i National Geographic, publikacje i strony internetowe. Co dzięki współpracy Guardiana i New York Timesa uzyskaliśmy dostęp do baz danych zgromadzonych, a może Państwo wolicie czasownik ukradzionych, przez WikiLeaks, a także dostęp do informacji o nielegalnym podsłuchiwaniu i zbieraniu danych o obywatelach różnych krajów świata przez agencje rządu amerykańskiego. Zachęcam wszystkich zainteresowanych tematem dziennikarstwa danych do systematycznego odwiedzania tych trzech organizacji, a szczególnie blogu Guardiana i ich tak zwanego Data Store. Proszę się nie obawiać, ta lista 10 punktów, którą wziąłem z blogu Guardiana, przywołałem ją tutaj jako źródło tylko. Nie będę dokładnie tłumaczył wszystkich tych punktów, ale przetłumaczyłem trzy z nich i wybrałem jako najważniejsze punkty dla mnie w kontekście tego wykładu. Jak Państwo się zorientujecie za chwilę, to jest dokładnie to, o czym chciałbym mówić w tym wykładzie i znalazłem to właśnie na blogu Guardiana. To są te zagadnienia. To jest zagadnienie tradycji czy tradycyjnej wizualizacji informacji wobec dziennikarstwa danych, jakie są podobieństwa, jakie są różnice. To jest kwestia organizacji informacji, czyli generalnych reguł podejścia do struktur informacyjnych, które projektant lub dziennikarz wizualny powinien znać. I wreszcie ogólne zagadnienia projektowania wizualnego w odniesieniu do informacji. Bardziej szczegółowo będziemy to omawiać na warsztatach w pracowni 109 przez najbliższe 3 dni, ale przynajmniej podstawowe pojęcia chciałbym tutaj przedstawić. Kiedy zobaczycie Państwo tematy, to omawiamy rozdrobnione zagadnienia. Próbuję to ułożyć w jakąś logikę, chociaż tego będzie bardzo dużo. I z góry mówię, że liczę na Państwa zdolności przyswajania dużej ilości informacji wizualnych. Nie jestem w stanie wytłumaczyć wszystkich szczegółów, wszystkich projektów. Te szczegóły trzeba odczytać samemu z wizualnej formy tych projektów. Również chciałbym przeprosić z góry za to, że nie będę tłumaczył wszystkich rzeczy na polski. Mam z tym kłopoty po pierwsze, a po drugie jest wystarczająca ilość amerykanizmów w języku polskim dzisiaj. Wszystkie nazwy projektów, wszystkie źródła będę podawał po angielsku. Okej, zacznijmy od procesu. Procesu dziennikarstwa danych. Pierwsze odwołanie do Wikipedii. Wikipedia tym razem bardzo klarownie przedstawiła teorię dotyczącą procesu dziennikarstwa opartego na danych. Mówię tym razem, bo nie zawsze im to dobrze wychodzi. O Wikipedii będziemy jeszcze mówić.
Pierwsze, znajdowanie danych. Pierwsze wyzwanie, jak znaleźć dane. Jest to tak samo kreatywny proces, jak wszystko inne w dziennikarstwie danych. Wyszukiwanie, znalezienie, czyli szukaj, aż znajdziesz, bo można znaleźć, tylko czasami potrzebny jest do tego duży wysiłek. Kiedy się znajdzie dane, nie są one gotowe do wizualizacji. Przygotowanie danych do wizualizacji jest następnym krokiem dziennikarstwa danych. Czyli wyczyść, wyklaruj, przefiltruj, przekształć. Bazy danych są zorganizowane według innych zasad, a ostatecznie trzeba jakoś je ujednolicić przed wizualizacją. Dlatego ta faza jest taka istotna. Wreszcie wizualizacja. Właściwa wizualizacja. Ten najwłaściwszy krok wizualizacji danych. Ten krok ma na celu znalezienia unikalnej historii w danych. Dane same nie są historią. Trzeba znaleźć w nich historię. Trzeba znaleźć w nich jakieś opowiadanie, nowy punkt widzenia. Odkryć coś. Do tego wizualizacja jest bardzo pomocna. To również będzie, co wizualizacja przekazuje odbiorcy, czytelnikowi. Wreszcie publikacja. Trzeba znaleźć właściwą platformę publikacyjną. Inaczej będzie wizualizacja wyglądała na internetowej stronie, iPada na przykład, a inaczej na papierze gazety. Dystrybucja. To jest podstawa dziennikarstwa. Informacja musi zostać rozprowadzona w społeczeństwie, a więc udostępnij wizualizację. Znajdź sposób, aby włączyć ją do obiegu społecznego. I na koniec radziłbym jeszcze sprawdzić, jakie są skutki tego. Przeprowadzić analizę zasięgu, stopnia wykorzystania i czy to było zgodne z naszymi intencjami. Następną listą, którą Państwu chciałem omówić z Państwem, to jest bardzo podobny opis, ale troszeczkę inny. To jest Paul Bradshaw, jeden z prominentnych blogerów i teoretyków dziennikarstwa danych. Na swoim blogu, którego macie Państwo, adres jest podany w źródłach, pokazuje tak zwaną odwróconą piramidę dziennikarstwa danych. Opracuj. To jest bardzo podobne zresztą do Wikipedii. Opracuj, kompiluj. Wyklaruj, wyczyść, aby znaleźć kontekst, aby znaleźć historię, aby znaleźć unikalny punkt widzenia. I wreszcie komunikuj. Diagram pana Bradshawa, który widzimy po prawej stronie, mógłby być nieco bardziej wyszukany wizualnie, moim zdaniem. Zobaczmy, jak ten proces działa w praktyce. Ale zamiast współczesnego przykładu, proponuję przestudiować jeden z najstarszych przykładów wizualizacji, dzięki której spowodowane zostały wielkie zmiany społeczne właściwie, aż w branży medycznej. Jest to antyczna infografika Florence Nightingale z 1858 roku. To jest oryginalny diagram, który został opublikowany tegoż roku. Diagram nie jest czytelny. Z różnych powodów slajd nie jest najlepszy, przepraszam, ale nie tylko dlatego ten slajd jest trudny do rozpoznania. To jest problem wielu diagramów, gdzie komplikacja informacji, ilość nawarstwionych informacji jest tak duża, że jest z definicji bardzo trudno przebrnąć przez to. I dokładnie trzeba zrozumieć system wizualizacji, system mappingu, co odpowiada czemu, żeby móc mieć przyjemność od czytania diagramu. Mapping referuje tutaj do czynności, która powoduje ujednolicenie dwóch systemów, systemu logicznego i systemu wizualnego. Na tradycyjnej mapie będzie to użycie kolorów żółtawo-czerwonawych dla gór, a niebieskawych dla oceanów.
Ta ekwiwalencja dwóch systemów to jest właśnie mapping. Czasem on jest bardzo skomplikowany. W tym wypadku one są troszkę bardziej skomplikowane ze względu na to, że ten diagram przypomina typowy wykres kołowy, który po angielsku nazywamy pie chart. Czyli wykres, który zawiera 100% i pokazuje podział części w ramach tych 100%. To nie jest tam. Tutaj Florence, który ten rodzaj diagramu nazywam po angielsku polar chart albo rose diagram. Nie mam pojęcia, jak to przetłumaczyć na polski. Ten diagram dotyczy czasu. Proszę zauważyć, że koło podzielone jest na 12 równych części, tak jak zegar, jak tarcza zegara. Każda linia idąca z środka to jest jeden miesiąc, a więc mówimy o roku. Teraz Florence Nightingale, która była pielęgniarką, zaczęła zbierać informacje o śmiertelności żołnierzy brytyjskich w szpitalach angielskich. I po stworzeniu bazy danych, statystycznej bazy danych, doszła do wniosku, że musi tę historię opowiedzieć, ponieważ odkryła, że większość zgonów żołnierzy brytyjskich jest nie z powodu ran wojennych, a z powodu braku higieny i chorób zakaźnych, które nabyli w szpitalu. I odległość od środka tego koła naszego, tego diagramu, to ilość różnych przypadków zgonu. Nie jest to czytelne, ponieważ kiedy połączymy te punkty z roku na rok, znaczy z miesiąca na miesiąc, to tworzymy jakieś niezbyt proste figury geometryczne, które kompletnie robią ten diagram nieczytelny. W związku z tym ona w drugiej edycji zmieniła, skorygowała ten problem. Teraz 1/12 koła jest jednym miesiącem. Teraz godzina cała, nie tylko jeden punkt, nie tylko jedna linia przedstawia miesiąc. I teraz mamy dużo większą klarowność poprzez kolor, poprzez wielkość tego, poprzez wielkość trójkąta, wielkość tego klina. Widzimy dramatyczną różnicę. Ponieważ kolor szary, musimy znać ten system, ja Państwu tłumaczę, ale można było przeczytać to z legendy. Ponieważ kolor szary to zgony spowodowane brakiem higieny i chorobami zakaźnymi. Tylko te ciemne, brązowe części to są zgony spowodowane ranami wojennymi. Przejdźmy do... To jest, jak mówiłem, to jest o czasie, to jest diagram o czasie. Chciałbym zobaczyć coś współczesnego na ten sam temat. Znalazłem przykład, który jest produktem interaktywnym, ale mam tutaj tylko 3 slajdy z interakcji ze stroną internetową. Jest to diagram pokazujący aktywności różnych grup społecznych w roku 2008. Jest całkiem niezłe dane zostały zebrane na ten temat. Sytuacja wygląda w ten sposób. To jest New York Timesa projekt. Że poziomo mamy mapping czasu, godziny, mówią o 24 godzinach. W pionowo mamy procentowość społeczeństwa wykonującą daną czynność. To jest przeciętna wszystkie dane, everyone. Ale po prawej stronie mamy różne możliwości filtrowania. Na przykład jeżeli zrobiłem grupę wiekową 65+, i teraz, ponieważ te dwa slajdy tutaj są tak daleko od siebie, mają, ale jak, tak naprawdę, mamy interakcję bezpośrednią z ekranem, dużo lepiej widać te różnice niż tutaj. Musicie Państwo uwierzyć na pewne obserwacje, które miałem. Grupa powyżej 65 lat, okazuje się, spędza dużo więcej czasu na jedzenie. Śniadanie, nie wiadomo dlaczego, jest bardzo długie w tej grupie społecznej, w tej grupie wiekowej. I ogląda dużo więcej telewizji późną nocą, między 2 a 3 godziną. Ciekawe wnioski. Tu wybrałem bezrobotnych, tych, którzy szukają pracy.
Różnica jest taka, że część dnia spędzają na szukaniu pracy. Interesujące jest też, że część dnia spędzają na edukacji, prawdopodobnie próbują znaleźć lepszą pracę. Ale tak naprawdę ciekawą rzeczą jest, że najwięcej czasu dnia spędzają na pracach domowych. Prawdopodobnie siedzą w swoich ogródkach i coś tam pielą. Następnym projektem, który chciałem się z Państwem podzielić, kiedyś pokazywałem już w Łodzi, ale dzisiaj mam dostęp do szkiców również tego projektu, więc jeszcze raz weźmiemy go na tapetę i chciałbym omówić pewne szczegóły. Jest to projekt Arona Koblina, znakomitego projektanta i programisty, który używa zarówno animacji komputerowej, jak i interakcji do przedstawienia w sposób bardzo unikalny pewnych danych. Ten projekt, który chcę Państwu pokazać, dotyczy 24 godzin, ale nie tylko czasu, ale też przestrzeni, więc jest to informacja czasoprzestrzenna, przekazana wizualizacja czasoprzestrzenna danych dostępnych w Stanach Zjednoczonych na temat lotów nad terytorium Stanów Zjednoczonych. W pierwszej części projektu pokażę Państwu animację. W animacji czas przedstawia czas. Oczywiście nie w tej samej skali. Nie możemy tutaj oglądać tego przez 24 godziny. To będzie czas skrócony. Ale to jest dosyć łatwa rzecz do zrozumienia. W interakcji są pewne inne kłopoty, ale jest możliwość wyboru filtrowania. To jest animacja, która pokazuje loty nad Stanami Zjednoczonymi. Każdego dnia. Jest mniej więcej 150 tysięcy samolotów przelatuje nad Stanami. W tej chwili wszystko ucicha. Jest noc. Zaczynają samoloty lecieć z zachodniego wybrzeża na wschód. Budzi się wschodnie wybrzeże. Przylatują samoloty z Europy. Teraz budzi się środek Stanów. Budzą się całe Stany. Zaczyna Kalifornia latać na Hawaje. To są dane numeryczne. Księgi numerów, które Koblin przerobił na serię grup numerów, na swoją własną bazę danych, którą następnie przeprogramował i dołożył do tego system wizualizacji. Tę samą bazę danych można przedstawić inaczej. To jest przedstawione w postaci takich bąbli, nie wiem, z powietrzem lub wodą. Nie widzimy dokładnie ruchów, ale co widzimy? Widzimy koncentrację ruchów w ciągu doby nad różnymi częściami Ameryki. To nie jest lepsze lub gorsze. To jest inny rodzaj wizualizacji tych samych danych. Na przykład w tej wizualizacji te samoloty nie zostawiają śladu za sobą. Widzimy tylko zagęszczenie kropek. To nie jest to, że ta wizualizacja jest błędna. Ona pokazuje inne rzeczy. Też widzimy, że Stany budzą się od wschodniego wybrzeża do zachodniego. Ale mamy kłopoty, czyli widzimy pewne rzeczy, ale pewne rzeczy nie widzimy. Czasem to jest potrzebne, żeby ukryć pewne dane, aby wydobyć inne dane. W tym przykładzie są kropki, samoloty zostawiają ślad, doszedł kolor, który zawiera informacje o rodzaju lotów, pasażerskie versus cargo, nawet można się dowiedzieć, jakie linie lotnicze i ostatecznie jakie nawet typy samolotów. Ale najciekawsze jest ta interakcyjna część. To jest już ta interakcyjna część. To jest w ogóle slajd całego dnia, 24 godziny lotów nad Stanami. Właśnie kolor jest informacją o rodzaju lotu. Tutaj mamy interaktywny sposób obejrzenia dokładnych lotów i lotnisk. Oglądamy Atlantę, jednym z największych, chyba największe amerykańskie lotnisko w tej chwili. Kolor niebieski i biały oznacza pułap.
To są inne, kolor tutaj oznacza właśnie rodzaj samolotu i tak dalej, i tak dalej. Teraz idziemy w górę wschodnim wybrzeżem, zobaczyć jaki bałagan jest przy Nowym Jorku. Są tam wielkie, trzy wielkie lotniska razem w jednym kraju. To jest Nowy Jork. Nieco na północ jest Boston. 11 co do wielkości lotnisko amerykańskie. Coś się dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy, że są obszary, gdzie nie można latać. To są obszary Nevady, Arizony. Tam latają tylko militarne samoloty. To jest Atlanta znowu. Będziemy obserwowali schodzenie do lądowania i starty. Widzimy, jak samoloty muszą robić pętle, żeby poczekać na swoją kolejkę. Piękny przykład wizualizacji, która po prostu daje nam dostęp do wiedzy na ten temat, a nie jesteśmy ekspertami w czytaniu danych numerycznych. Chciałbym pokazać, dodałem ten w ostatniej chwili ten projekt Arona Koblina. To jest ruch w Los Angeles. Los Angeles ma taki okropny ruch jak Łódź w tej chwili. Dzisiaj jechałem tutaj, prawie że nie zdążyłem, bo był wypadek na północnej. To są wypadki, to są różne problemy ruchu w Los Angeles i różne przyczyny tych wypadków. Oczywiście nie tylko wypadki samochodowe, ale pożary i tak dalej, i tak dalej. Awarie świateł. A ten chciałem pokazać Państwu, bo to jest ciekawe i zabawne. To jest Amsterdam i to jest nasilenie ruchu przez Twitter. Więc widzimy, że dzień i noc, widzimy to. I w pewnym momencie wszyscy twitują Happy New Year, bo jest 1 stycznia 2011. Wróćmy do listy zagadnień. Organizacja informacji jest niesłychanie istotnym krokiem w dziennikarstwie danych i w każdej wizualizacji informacji. Chciałbym tutaj omówić pewne rzeczy, ale nie chciałbym pójść zbyt głęboko z teorią, także dla tych, którzy będą chcieli coś więcej się dowiedzieć, proszę samemu kontynuować. Zacznijmy od tego, że używamy słów dane, informacja, wiedza, mądrość, poznanie, rozumienie. To wszystko dotyczy poznania. To są wszystko terminy dotyczące ludzkiego poznania. Jak odbieramy świat, jak budujemy koncepcję, jak budujemy naszą wiedzę, jak budujemy nasze rozumienie świata. Nie tylko jako uczenie, nie tylko jako czynność w szkole, ale jako czynność każdego dnia. To jest piękna wizualizacja oczywiście, ale przywołuję tutaj nie tylko dlatego, że jest piękną wizualizacją angielskiego filozofa Roberta Flooda, mniej więcej rówieśnika Galileo. Ale poznanie ludzkie było zawsze w centrum zainteresowania naukowców. Ja myślę, że dziś projektanci muszą się tym też zająć. Ten piękny system, który nosimy ze sobą codziennie, to system wejść i przetworzeń, i wyjść. To jest interakcja z bodźcami świata zewnętrznego przez nasze zmysły i przez nasze myślenie. Bodźce nie są automatycznie myślami. Podobnie jak dane nie są automatycznie informacjami czy wiedzą. To jest skomplikowany proces, w którym my, projektanci, musimy pomóc odbiorcy, ponieważ ten proces rozumienia i wiedzy, akumulacji wiedzy i akceptacji informacji jako prawdziwej, tak zgadzam się z tym, dlatego to zapamiętam, może tylko nastąpić w mózgu indywidualnego człowieka. My możemy pomóc w tym procesie, ale nie możemy dopełnić go za naszego odbiorcę.
A sprawy, które mamy przed nami, są dosyć skomplikowane, ponieważ te różne zabawki i narzędzia komunikacji, wspaniałe, dla których projektujemy przecież, są prawie tak inteligentne jak my sami. Nie, nie, jeszcze nie. Trzeba o tym pamiętać. One udają tylko, że są tak inteligentne jak my. Mają kamery, ale to nie, kamera nie jest okiem. Mają mikrofon, ale mikrofon nie jest uchem. Możemy dotknąć, możemy komunikować się z narzędziem przez dotknięcie. To narzędzie też nas może dotknąć przez informację emitowaną z tego narzędzia. Ale jeżeli jest konflikt i kolizja jednego z drugim, weryfikującą platformą projektanta wizualizacji jest człowiek i jego system poznawczy. Bardzo istotną sprawą w obydwu wypadkach, i Wikipedia, i Bradshaw, mówili o narracji, mówili o opowiadaniu, znajdź historię. Dlatego model komunikacyjny, który każdy projektant musi myśleć, o którym każdy projektant musi myśleć bez przerwy, jest proces komunikacji przez narrację. Ktoś opowiada historię komuś. W przypadku wizualizacji, jak ta sytuacja wygląda? Co musi nastąpić, żeby wizualizacja była czytelna? Żeby komunikacja odbyła się? Ja zawsze przywołuję ten stary diagram Jacobsona z lat 60. Jednym z istotnych elementów komunikacji, a więc zrozumienia, jest, że musi być kontakt. Jakiś kontakt, który następuje na podstawie kodu. Ten sam kod musi mieć i odbiorca, i nadawca. W tym wypadku jest trudne dla wizualizacji, dla dziennikarstwa danych i dla wizualizacji informacji, to jest trudne, bo my wymyślamy te kody. Bo te kody muszą bardzo precyzyjnie przylegać do informacji, którą staramy się zwizualizować. I dlatego nie są one powszechne, nie są one konwencjonalne bardzo często. Ale model komunikacji wskazuje drogę, jak rozwiązać pewne problemy potencjalne. Niektórzy z teoretyków twierdzą, że znaleźli takie metody. Prześledźmy dwie takie metody. Richard Saul Wurman, wielkie nazwisko wizualizacji informacji. Wielkie nazwisko, twórca neologizmu architektura informacji. W swojej książce Information Anxiety Wurman twierdzi, że jest tylko 5 sposobów organizacji informacji. Przez miejsce, alfabet, czas, kategoria, hierarchia. Jak rozumiem, profesor Lęk wałkował to na poprzednim warsztacie bardzo dokładnie. Kiedy Wurman przyjechał do Mansartu promować swoją książkę, myśmy zrobili taki plakat i w tym plakacie wzięliśmy przykład z jego książki, który pokazuje, jak zorganizować bazę danych sylwetki psów, które on nazywa Dog Story, czyli psia historia, w różnych kategoriach. Czyli za każdym razem inna kategoria inaczej wizualizuje ten ciąg piesków. I to jest ta jego reguła. Latch principle. Latch znaczy zamknąć coś. Klamka, zasuwa, coś takiego. To jest nawet ciekawe, bo to jest, bo to studenci łatwo sobie zapamiętują. Ale system nie jest, nie bardzo się z tym systemem mogę zgodzić, ponieważ tak naprawdę, pomyślmy, wszystkie te rzeczy są kategoriami. Dlaczego jest kategoria, mamy kategorii, no to dlaczego wszystkie tam nie są umieszczone? Poza tym hierarchia jest tego. Zaczyna się od location, czyli miejsca, później alfabet i tak dalej. To nie jest takie proste. Ja myślę, że można by stworzyć prawdziwą hierarchię. Które z tych kategorii są ważniejsze? Czas
To są skomplikowane kategorie, ponieważ mamy czas absolutny, mamy czas osobisty, mamy czas psychologiczny i tak dalej, i tak dalej. Miejsce przynosi swoje problemy. Alfabet to jest najbardziej arbitralny rodzaj organizacji. Ja bym chciał na przykład widzieć, żeby hierarchia była na najwyższym punkcie, ponieważ to jest najważniejsze. Hierarchia, struktury i systemy hierarchiczne są niesłychanie istotnym elementem bazy danych i niesłychanym elementem wizualizacji informacji. Projektant musi zdeklarować hierarchię ważności w postrzeganiu detali. I ta hierarchia jest wszędzie. Jeśli pomyślimy dokładnie, to hierarchie w hierarchiach i jeszcze mega hierarchie stworzyły przejście z fizyki do chemii nieorganicznej, później do chemii organicznej, do życia, biologii, inteligencji, sztucznej inteligencji. Mówimy o hierarchiach. Więc torturujemy naszych studentów z tym systemem i pokażę Państwu dwa szybkie przykłady mojego kolegi, profesora Briana Lucida z zeszłego roku. To jest coś, co chyba coś podobnego będziemy robić na naszych warsztatach. Studenci muszą stworzyć bazę danych, przynajmniej 100 obiektów, w tym wypadku 100 książek studenta. I tworząc tą bazę danych, muszą stworzyć przynajmniej 7 kategorii. Tu jest ta lista tych wszystkich książek. A te kategorie są bardzo widoczne. Jest czas, gdzie książka została napisana. Jest nawet 1600, prawdopodobnie Szekspir. Ale wielkości punktów oznaczają, czy książka się podobała studentowi, czy nie. Po lewej są te, które student dostał. Po prawej te, które kupił. I tak dalej, i tak dalej. W tym przykładzie na przykład student bardzo ciekawie podszedł do bazy danych. Zrobił kwestionariusz, wysłał do 200 przyjaciół pytanie, zdefiniuj szczęście i znaczenie w twoim życiu. Co sprawia, że uważasz, że twoje życie ma jakieś znaczenie? Ciekawe odpowiedzi w zależności od wieku, od płci i miejsca zamieszkania. Porównanie tutaj było Azji i Stanów Zjednoczonych. Powróćmy do listy organizacji. Jak mam czas? Okej. Bardzo się cieszę. Ten ostatni punkt, nowy paradygmat nauki, czyli najpierw dane, później hipoteza, jest dosyć interesujący w kontekście dziennikarstwa. Bo przynosi też jeszcze pytanie na temat, co jest celem wizualizacji. Czy jest celem rozpowszechnianie wiedzy, czy tworzenie wiedzy, które nie są synonimami. Przywołuję tutaj metodę Jima Greya, który właśnie zresztą nazwał ten rodzaj badań naukowych. Był specjalistą w przetwarzaniu wielkich baz danych w meteorologii, w oceanografii i innych dziedzinach nauki, znajdując rzeczy, które nikt wcześniej nie znalazł, znajdując pewne reguły i zasady. Zresztą opisał, bardzo ciekawie jest tutaj opisane wszystkie paradygmaty nauki. Trzeci, w którym też żyjemy ciągle, symulacja. Drugi, teoria, renesans, oświecenie. Pierwszy paradygmat był eksperymentem. Demokryt wlał wiadro wody do wiadra popiołu i doszedł do wniosku, że świat jest stworzony z atomów. To był eksperyment. Ale ważniejsze jest to pytanie, co jest rolą wizualizacji? Jakie jest przesłanie? Obydwa.
jest wizualizacja pewnego typu do rozpowszechniania wiedzy. Wizualizujemy to, co wiemy i chcemy przekazać to innym, żeby też się dowiedzieli. A jest też wizualizacja, która powoduje tworzenie wiedzy, kiedy naukowcy szukają i wizualizują tego, czego jeszcze nie wiedzą. I te programy wizualizacyjne, te software'y często są bardzo mylące dla projektantów, ponieważ projektanci uważają, że to są te automatyczne narzędzia, które przetworzą i rozwiążą wszystkie problemy wizualizacji. Tak nie jest. My używamy tych problemów do przedwizualizacji, pre-visualization, żeby zobaczyć właśnie tak jak naukowcy pewne relacje między rzeczami, między danymi. Wtedy, kiedy historia jest odkryta, kiedy wiemy już, co chcemy powiedzieć, wtedy tworzymy unikalną wizualizację. Ostatnim punktem jest projektowanie wizualne w odniesieniu do informacji. To jest, o tym można mówić cały tydzień. Jest wiele tematów do omówienia. Mam trzy punkty, które chciałbym z Państwem omówić, jeśli mam jeszcze chwilę czasu. Zacznijmy od mantry. Mantra wizualizacji danych, którą stworzył Ben Schneiderman, profesor Maryland University. Zobaczcie na datę tego źródła. 1996, to jest stary artykuł, ale ciągle ta mantra jest w użyciu. Próbowałem ją przetłumaczyć na polski, niezdarnie dosyć, ale nie jestem w stanie przetłumaczyć tej skondensowanej myśli po angielsku, która brzmi overview first, zoom and filter, then details. Najpierw ogólne zrozumienie, następnie zbliżenie i użycie filtrów, potem detale. Czy coś się stało z dźwiękiem? Nie wiem. Kilka przykładów. Jak to działa? New York Timesa, strona wyborów w Stanach Zjednoczonych, wyborów do Senatu 2010. Overview. Widzimy Stany Zjednoczone i widzimy rezultat. 53 demokratów, 47 republikanów. Widzimy oczywiście pod spodem natychmiast, że 6 stracili demokraci, 5 zyskali republikanie. To jest overview. Więc idziemy do detali. Zbliżamy się do detali. Jesteśmy w stanie wybrać filtry, podjechać zoomem do swojego stanu, a może do swojego powiatu. Ostatecznie w detalach możemy przeczytać, kto, ile procent i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, dlaczego to nie idzie. O, to zaczęło już chodzić. To są powiaty, counties, nie wiem, to są powiaty. I tak dalej, i tak dalej. Ja mam bardzo często kłopoty z diagramami, które są oparte na kole. Uważam, że stwarzają wiele trudności, ale chciałbym pokazać Państwu pewien bardzo dobry diagram oparty na kole z Guardiana o amerykańskich prawach gejów w różnych stanach USA. Kolor nasycony to prawa, które są uznane i stosowane. Każda część to stan. Można je obejrzeć w innych możliwościach również, ale w tej chwili każdy stan, bez względu na wielkość, ma taki sam, zajmuje tyle samo miejsca na kole. Overview. To jest overview. To jest właśnie obejrzenie całości. Widzimy, że
Po prawej stronie jest wschodnie wybrzeże, po lewej jest zachodnie wybrzeże, jest północ i południe. To możemy od razu zobaczyć. Interakcja z kołem daje dodatkowe wyniki. To jest rodzaj zoom and filter, czyli mamy następną warstwę interakcji. Ostatecznie dochodzimy również do detalu. W tym wypadku detal jest na tej samej stronie, tylko trzeba ją zeskrolować. Jest dużo dodatkowych diagramów, które mówią w szczególe o konkretnych planach, o konkretnych prawach, o konkretnych miejscach i zastosowaniach. I to jest to dla tych ekspertów, którzy chcą dokładnie się dowiedzieć. Nie dla wszystkich. Wielu, wiemy to ze statystyki, z Google Analytics, że wielu po prostu zostaje tylko i wyłącznie przy tym głównym diagramie. Drugą taką metodą, którą chciałem omówić, to są tak zwane zasady projektowania analitycznego Edwarda Tufte. Edward Tufte jest wielkim nazwiskiem wizualizacji danych. Stworzył imperium. Napisał 4 książki. Zrobił wielkie pieniądze. I to jest jego teoria. Jak przeprowadzić metodologię wizualizacji, aby dojść do prawdy. Może nie brzmi to tak, jak on by chciał, ale może dlatego zrobił tyle pieniędzy, bo ludzie w to wierzą. To są te stopnie. Porównania, przyczynowość i tak dalej. Przelećmy się, zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie analizy starego diagramu, który wziąłem właśnie ze źródeł Taftiego. To jest diagram, który uchodzi za jeden z najwspanialszych przykładów kreatywnej wizualizacji danych czasowo-przestrzennych. To jest rodzaj monalizy informacji wizualnej. To jest wykres, który został zrobiony przez inżyniera francuskiego, Charles-Joseph Minard, i dotyczy kampanii napoleońskiej w Rosji. 1812-1813. Porównaj jest pierwszy punkt pana Taftiego. Wizualnie porównaj. Armia, która przekracza rzekę Niemen, ma 422 tysiące żołnierzy. Idąc w stronę Moskwy. Kolor oznacza wschód. Czarny oznacza wracanie do domu. Przekraczając Niemen w drugą stronę, armia ma 10 tysięcy ludzi, żołnierzy. Tragedia ludzka, opisana przez porównanie wizualnych wartości. Przyczynowość, mechanizm, struktura. Wiemy, co się stało. Dlaczego się tak stało? Co było przyczyną? Spróbujmy znaleźć tę przyczynę. Przy przeprawie przez rzekę Bierezina, nawet nie nękani przez armię rosyjską, Napoleon traci prawie połowę armii. Dlaczego? Następne porównanie. Dodatkowa warstwa informacji. Temperatura. Tego dnia było minus 25 Celsjusza. To jest przyczyna, do czego ponad 20 tysięcy żołnierzy zginęło w tym momencie. Analiza wielu czynników. Nie wiem, jak przetłumaczyć multivariate analysis. Nie mam pojęcia. Pomóżcie mi, jeżeli macie jakieś pomysły. Wielozmiennych. Analiza wielozmiennych. Tak, rzeczywiście, to brzmi lepiej. Dlatego mam kłopoty z językiem polskim. Jeżeli pomyśleć, ile warstw, ile tych zmiennych Minard tutaj, jego system mappingu, to możemy
Może przemyśleć, może policzyć. A więc ilość żołnierzy w armii, jeden. Kierunek marszu, dwa. Detale to geograficzne, rzeki, miasta, temperatura i tak dalej, i tak dalej. To są te rzeczy, które skompilowane razem stwarzają klarowną historię, która wyjaśnia, nie tylko opisuje, ale wyjaśnia. Ta historia została przez Minarda odkryta z danych historycznych. Integracja dowodu. Trzeba było znaleźć system wizualny. Trzeba było mieć absolutną pewność, że w sposobie przekazywania informacji w litograficznym druku, z limitowaną ilością koloru, system koloru, system kształtów, system typografii działa wspólnie. Wreszcie dokumentacja. Ten tekst to jest cała dokumentacja, w której jak zaczniemy się wczytywać, tam jest wszystko o panu Minardzie, dlaczego to zrobił, skąd wziął informacje i tak dalej, i tak dalej. Wiarygodność. Dokumentujemy wiarygodność danych. I oczywiście na końcu treść liczy się przede wszystkim. Ta historia jest tragiczna. Ta historia dlatego nas fascynuje, ponieważ tak prosto odpowiedziana odpowiada na wiele pytań. Moi studenci muszą przejść przez te wszystkie etapy pracy nad organizacją informacji. Przeważnie to się zaczyna od takich szkiców. Szkic studenta programu magisterskiego w Instytucie, który próbuje znaleźć wpływy jednego teoretyka na drugiego w semiotyce. A to jest inny przykład, który studenci licencjackiego programu trzeciego roku znaleźli dane z Wikileaks i innych źródeł i opowiedzieli historię o zmianach w terroryzmie w związku z użyciem bezpilotowych samolotów do szpiegowania i zabijania terrorystów. Ponieważ jak porównać ilość zabitych przywódców terroryzmu i ilość zabitych normalnych ludzi. Te metody budzą wiele pytań. To jest overview w postaci wideo. A teraz przechodzimy, to jest legenda wyjaśniająca klucz do systemu mappingu, a to sam mapping. Interaktywny sposób przechodzenia przez różne możliwości widzenia detali, widzenia geografii i tak dalej, i tak dalej. To są te same rzeczy, które wszyscy designerzy informacji wizualnej przed sobą możemy je rozwiązać. To są te same problemy, bez względu na to, jaki proces. To są te same zestawy pytań. Ja chciałbym pokazać Państwu pewien przykład Herberta Bayera, wspaniałej, monumentalnej pracy Geographic Atlas, World Geographic Atlas. To jest umyślnie z myślnikiem zrobione, bo graficzna reprezentacja jest tutaj podkreślona. 1953 rok na zamówienie Container Corporation of America. Wielka książka. Jeżeli zobaczycie Państwo spis treści, to wygląda po otworzeniu, rozkładówka wygląda jak mała gazeta. Monumentalne dzieło, które jest rodzajem sumy wiedzy na temat świata, na temat Stanów Zjednoczonych, mapy, informacji, to jest Teksas, informacje ekonomiczne, statystyczne, ale też astronomia, kraje różne, Wielka Brytania, różne tematy, ekonomia znowu, geologia,
Chciałbym zatrzymać się na chwilę nad tym pięknym diagramem, który jest po prawej na górze. Jest to historia życia na Ziemi, która została w sposób absolutnie unikalny, ponieważ prosty, opowiedziana przez Bayera. Problem zaczyna się od początku, że czas od wielkiego wybuchu do pojawienia się życia to jest ogromny kawał czasu. Użył spirali. Dziś zresztą ta spirala musiałaby być bardziej zakręcona, bo wiemy, że świat jest dużo starszy niż naukowcy myśleli w 1953 roku. A później przychodzą informacje, które są istotne już dla życia. Na przykład formacje geologiczne, formacje gór. I wreszcie właściwa wizualizacja. Życie na Ziemi. Zwierzęta czerwone, rośliny zielone. Niektóre, jak Państwo widzicie, niektóre gatunki przestały istnieć. Niektóre miały wspaniały złoty okres, jak na przykład dinozaury. Niektóre są takie same od początku, ryby na przykład. Ale możemy się czegoś nauczyć. Na przykład, zobaczcie Państwo, ptaki, ssaki i kwiaty to są stosunkowo młode gatunki. I wreszcie człowiek, najmłodszy. Jaka piękna prostota tego wywodu. Dziś diagram może wyglądać tak. Nie jest taki piękny, ale to nie znaczy, że nie jest dobry. Dziś wiemy więcej. Kompleksowość danych jest tak wielka, tak skondensowana, że to stanowi różnicę między tradycyjnym a dzisiejszą wizualizacją danych. To jest genom bakterii. Bakterii tylko. Prawdopodobnie nie można byłoby tak tego ująć w systemie Bayera. Ale największym problemem atlasu to jest to. To jest 127 stron indeksu. Jak znaleźć informacje w takiej książce? 127 stron, 7 kolumn na stronie. Interakcja, wizualizacja z dodaniem interakcji pozwala nam to zrobić. Pozwala nam znaleźć się i odpowiedzieć sobie na własne pytania, które zadajemy przez filtrowanie informacji i znalezienie szczegółów. Sławku, ile mam czasu? Niestety nie pokażę Państwu Darwina, ale chciałbym omówić kilka rzeczy jeszcze. Nie chciałem tego. Chciałem chwilę zatrzymać Państwa uwagę na temacie autorstwa wizualizacji. Kto jest autorem wizualizacji? Jak do tego podejść? Tafty, jak widzieliśmy, uważa, że ma metodę obiektywizacji danych. Zbudował imperium. Ale to nie jest tak. Często autorstwo danych, jak w tym przypadku Fritza Kahna, polega na tym, że używa pewnej metafory. To jest metafora człowiek jako maszyna. Piękne rzeczy. Teraz, czy wszyscy, którzy używają tej samej metafory, używają autorstwa kogoś innego? Pomyślmy. Piękna. To szczególnie ten diagram bardzo mi się podoba. To jest nos, proszę Państwa. W tym nosie siedzą małe osoby, które analizują, co właśnie wąchamy. Wspaniała metafora.
Albo inna metafora, Neurata. Otto i Maria Neurath. I tak zwany system Isotype. To jest podstawowe dzieło Isotypu. Gesellschaft und Wirtschaft. To jest system, który jest wizualizacją graficzną danych, aby społeczeństwo miało pełny wgląd i decydowało w procesie demokratycznym na temat przyszłości swojego społeczeństwa. Więc tutaj jest to doprowadzone do sytuacji, że małe ikony w bardzo klarowny sposób, to jest szczególnie typowe dla isotypu, pokazują przez multiplikację relacje wielkości, rzędu wielkości jednego do drugiego. Nie wchodzę w szczegóły nawet, ale my wszyscy używamy isotype. Czy to znaczy, że powinniśmy zawsze pisać, że to jest pomysł pana Neuratha? Muszę przepuścić też Harebecka, przepraszam państwa, bo to jest piękny przykład projektowania przez komisję. To jest diagram zrobiony przez ekspertów militarnych amerykańskich, żeby wytłumaczyć, jak wygrać wojnę w Afganistanie. Wywołało to efekty śmiechu w społeczeństwie amerykańskim. Ale dziś projektanci używają tego typu skomplikowanych narzędzi, które czasami są piękne dla swojego własnego celu, ale nie dostarczają wiedzy tak pięknie i czysto i klarownie, jak przykłady, o których mówiliśmy wcześniej. Oczywiście jest to bardziej skomplikowane, to są wszystko zresztą interaktywne działania. To jest Jeb Thorpe, kanadyjski projektant. Nie wiem, zgubiłem gdzieś źródło, jak widać. Chciałem szybciutko przejść przez przynajmniej jeden przykład z National Geographic. Fernando Batista. To jest Göbekli Tepe. To jest miejsce archeologiczne w Turcji. To jest neolityczne sanktuarium, prawdopodobnie 12 tysięcy lat temu wybudowane. Czyli dwa razy starsze niż Stonehenge w Anglii. Jest to gigantyczny geoglif, który nie wiemy właściwie do czego służył. Zasypany po czasie tysiąca lat zasypany przez społeczeństwo. To są badania wstępne do stworzenia jednej wizualizacji tego projektu. Projektant to ten z kamerą, to ten w okularach. Ten pan w białym turbanie to profesor Schulz. Myślę, że takie było nazwisko, który prowadzi te badania. Niemiecki archeolog. To wygląda w ogóle jak zbieranie informacji naukowych. Kto jest autorem tego? A naukowcy siedzą na tym miejscu przez 12 lat i zbierają informacje. Grafik przychodzi i robi szkice. Ale w tym wypadku chciałbym, żebyście państwo zobaczyli, ja będę przelecę to bardzo szybciutko. To są szkice tradycyjne, ale to mu nie wystarczało. Batista postanowił wybudować model. Ten model sfotografował i zaczęło się inny rodzaj klaryfikacji. To już jest w Photoshopie. Budowane są szczegóły, więcej szczegółów. W pewnym momencie pojawią się ludzie. Będzie jeszcze więcej szczegółów i ostatecznie dojdzie opowiadanie werbalne. Ten proces to 12 lat prac archeologów i 3 miesiące grupy projektantów. I ostatni projekt, który chciałem państwu przedstawić, bo muszę wrócić do Wikipedii, obiecałem, to są wojny Wikipedii.
Kiedy idziemy do Wikipedii, zakładamy, że to jest wiedza obiektywna, że dowiemy się czegoś, co jest naprawdę jak wyryte w kamieniu. To są wizualizacje informacji, jak powstaje hasło w Wikipedii. To jest na przykład hasło Irak, które aż do wojny, II wojny irackiej, nikt tam nie przejmował się. Dopiero wtedy trzeba było się nauczyć różnicę między Arabami Sunni, Arabami Shiites i tak dalej, i tak dalej. Pionowa wartość to jest wielkość opisu. Tutaj są, tu zresztą jest klucz. Tu widzimy, jak progresję, jak wielu, bo pionowe te paski to są, to jest to wielu autorów, czasem setki, czasem tysiące autorów. To jest hasło aborcja. Ten zygzak po prawej stronie, który Państwo widzą, to jest wojna Wikipedii. To są jedni ludzie, którzy piszą to, a inni to wymazują, piszą co innego, inni to wymazują, piszą swoje i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, kiedy podaje się źródło Wikipedii, trzeba również podać datę. Chciałbym zostawić jakieś ogólne uwagi na koniec. Język wizualizacji to jest język perwersyjny. Udaje, że jest obiektywizacją świata, a przecież nie jest. Autorstwo wizualizacji jest nie tylko zbiorowe, ale jest tak samo autorskie, jak pisanie poezji albo malowanie obrazów. Bo to my opowiadamy historię, którą znaleźliśmy w danych, albo którą znaleźliśmy w informacjach, które przyszły do nas przez proces badawczy. Swój własny, like Florence Nightingale, lub kogoś innego, jak Batista, pracujący z naukowcami niemieckimi. A więc musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy raczej nie naukowcami wizualizacji, a artystami wizualizacji, a może poetami sztuki wizualizacji. Nie ma w tym nic złego. Przez wizualizację próbujemy wyjaśnić świat, tak jak wyjaśniał to pięknie w słowach noblista Borges, który mówił o bibliotece Babel jako metaforze cywilizacji ludzkiej. Borges był ważny. To był on pracował w bibliotece całe życie. On miał dostęp do danych. Jego pisarstwo to dane przekręcone, przerobione, przefiltrowane na swój, w jego własny sposób. Jak czytamy jego opowiadanie, nie wiemy, czy to są prawdziwe dane, czy to jest fikcja. I o to mu chodziło. Użył jeszcze jednej pięknej metafory, którą musimy pamiętać. Cały internet, Wikipedia i wszystko inne to jest cywilizacja zbudowana na systemach binarnych. A on to nazwał pięknie, nie było takiego terminu wtedy, spacerem w ogrodzie o rozwidlających się ścieżkach. Te ścieżki musimy pomóc tym ludziom spacerującym przez ogród o rozwidlających się ścieżkach, oglądając nasze wizualizacje przez klarowność hierarchii i język i system wizualny. Ale to zawsze pozostanie nasze autorstwo, twoja własna historia. Musimy o tym pamiętać, nie uzurpować sobie spraw do obiektywizacji. Musimy również mówić to naszym odbiorcom, że myślenie nie kończy się na twoim przygotowaniu wizualizacji, że to wtedy myślenie się zaczyna, że to odbiorca musi
dojść do sedna i zdecydować, czego się nauczył. Dziękuję Państwu za uwagę. Tak, oczywiście.